Więc tak, przyjaciele, mamy 4 dni spotkań i rozpoczynamy w ten sposób nauczania wiary tutaj u Was. Pociągniemy je sobie do końca tego roku. Znaczy ja po wakacjach znowu teraz przyjeżdżam we wrześniu, potem chyba w listopadzie. No nie wiem, czy od razu, czy zakończymy w listopadzie, czy zakończymy w styczniu. Zobaczymy, jak to zakończymy. Celem tych nauczeń wiary, jak ja to roboczo sobie tutaj nazywam, jest zbudowanie bardzo silnego fundamentu dla życia chrześcijańskiego. Fundament jest czymś, co niesie cały budynek. Więc jeżeli masz fundament mocny, budynek się utrzyma. Jeżeli nie masz mocnego fundamentu, budynek ci runie. Wcześniej czy później, nie ma opcji. Jeżeli zbudujesz mocny fundament, to na nim zbudujesz każdy budynek. Wszystko zbudujesz, całe twoje życie i cała twoja służba zostaną, będą miały solidną podstawę. Warunek jest taki, że fundament jest przez ciebie mocno zbudowany i nigdy nie wykopujesz tego fundamentu. Fundamentu się nie zmienia. Fundamentu się nie zmienia. Druga sprawa, fundament to nie jest rzecz opcjonalna. To nie jest coś takiego, że ja mogę bez fundamentu. Nie ma takiej opcji. Więc te nauczania takie mają cel. Ja dzisiaj zacznę od tematu prawdy. Chciałbym, żebyśmy przez chwilę się pomodlili. Ojcze, przynosimy Ci te dni. Dzisiejszy dzień kolejny. Dziękujemy Tobie, że Ty jesteś w nas, Duchu Święty, że Ty objawiasz nam Twoją prawdę, że przypominasz wszystko, co powiedział Jezus i uwielbiasz Jezusa w nas, teraz, przez Twoje słowa. Duchu Święty, my będziemy przyjmowali każde Twoje słowo i będziemy zakładali bardzo silny fundament na tym, w imieniu Jezusa. Amen. Ewangelia Jana 8:31-32, klasyczny tekst, który mówi tak. Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego: jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwi uczniami moimi będziecie. I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Ja chciałbym też, żebyśmy troszeczkę sobie rozmawiali, to znaczy, jeżeli będziecie mieli jakieś pytania też potem, to żebyście mogli sobie je zbierać wcześniej. Możecie wyjść bez odpowiedzi. Mówi do Żydów, którzy uwierzyli w Niego: jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moim będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Więc oni wierzą w Niego. Co to znaczy, że oni w Niego wierzą? To znaczy, że oni uważają Go za Mesjasza. No Mesjasz jest. Oni mówią, to tak, Ty jesteś ten Mesjasz. Oni to wiedzą. A on do nich mówi tak. W ogóle warunek im stawia ty. To oni już go poznali jako Mesjasza. A on im warunek stawia. Przecież to jest niepojęta rzecz. On się nie cieszy z tego powodu, że oni go poznali jako Mesjasza. Tylko on mówi tak. Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Nie wiem, czy wy zauważacie późniejsze teksty, które za nimi są, że tam dochodzi do rewolty od razu. Oni w ogóle nie chcą przyjąć tego faktu. Zobaczcie, co się dzieje. Rozpoznają go jako Mesjasza, natomiast jego słowa nie są dla niego ważne. Widzicie? To, że ktoś wie, że Jezus jest Mesjaszem, to, że ktoś wie, że Jezus jest Synem Bożym, to, że ktoś wie, że Jezus umarł za grzechy ludzi, tak? To w ogóle jeszcze nie czyni go człowiekiem,
który spotkał się z Jezusem. To nie jest spotkanie z Jezusem. Wszyscy wiedzą, że Jezus to jest Mesjasz. W ogóle jakieś są rzadkie przypadki, co nie wiedzą. Diabeł wie. Czy to, że diabeł wie, że Jezus jest Mesjaszem, czyni go chrześcijaninem? Nie. Więcej. Samo Boże mówi, że demony wiedzą, wierzą i drżą. O wierzące duchy. Okazuje się, że demony są wierzące. To nie są ateiści. Diabeł to nie ateista. Będę takie dygresje robił, bo chcę, żebyście pewne rzeczy sobie mogli obejrzeć. Powiem wam o antychryście. Chwilę. Antychryst. Czy też duch antychrysta, tak to nazwijmy. A w konsekwencji potem osoba antychrysta to nie będzie osoba niewierząca. To będzie osoba bardzo wierząca. Bo duch antychrysta to nie jest duch antyboży. Tylko antychrystyczny, czyli antychrystusowy. Duch antychrysta nie będzie zaprzeczał, że Bóg jest. No bo to trzeba być totalnym idiotą, żeby zaprzeczyć, że Bóg jest. No są tacy ludzie. Kiedyś takiego ateistę spotkałem i on mówi: a jakie ty masz dowody, że Bóg jest? A ja mówię: ranga tych dowodów jest taka sama jak twoich, że Boga nie ma. A mówię: udowodnij mi, że go nie ma. A porozmawiamy o tym, co ja mogę tobie udowodnić. Żaden ateista cię nie udowodni, że Boga nie ma. Prawda jest taka, że to trzeba w ogóle uwierzyć, że go nie ma. Każdy ateista jest wierzący. On wierzy, że nie ma Boga. Rozumiecie? Diabeł wie, że Bóg jest, diabeł nigdy Bogu nie zaprzecza. Diabeł natomiast chce, aby Chrystus był wyeliminowany. No ale żeby go fizycznie wyeliminować nie może, więc czym się zajmuje diabeł? Tym, aby ludzie poprzestali na informacji, że Jezus jest Mesjaszem, że umarł za nasze grzechy, że wstał z martwych. Ale żeby nigdy, podkreślam, nigdy, nigdy, nigdy nie spotkali się z Nim osobiście. A jeśli już im się uda spotkać z Nim osobiście, diabeł też nie może tego odwrócić później. To jest nie do odwrócenia proces spotkania z Jezusem. To diabeł chce, żeby nigdy nie pójść za słowami Jezusa. Bo pójście za słowami Jezusa, tak, doprowadzi życie człowieka do sukcesu, co spowoduje, że człowiek ten będzie działał jak sam Jezus i będzie już ich dwóch, a potem trzech, czterech, pięciu, sześciu, milion, dwa i mamy tym. Rozumiecie? Jeden Chrystus nie jest taki groźny jak 5 milionów Chrystusów, tak? Chodzących w tym samym duchu, co ten Chrystus podstawowy. To woli diabła. Stąd Jezus do nich potem mówi: ojcem waszym jest diabeł. Dlaczego on tak do nich mówi? Do tych, którzy uwierzyli w Niego. Dlatego, że oni nie chcieli czegoś, co Jezus im proponował. A mianowicie nie chcieli prawdy, która by ich wyswobodziła. On mówi: uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę. Wiecie, co to znaczy być uczniem Jezusa? To oznacza poznać prawdę i przez ową prawdę zostać wyswobodzonym z nieuczniostwa. To proste. Prawda. Prawda. Prawda jest naczelną formułą Królestwa Bożego. Pierwszą jest zawsze prawda. Pierwszą. Ludzie mówią: miłość jest pierwsza. Nie. Miłość nie jest pierwsza. Miłość wyrasta z prawdy. Nie istnieje miłość bez prawdy. Nie istnieje miłość bez prawdy. Miłość bez prawdy to jest iluzyjne odczucie, nie posiadające żadnego gruntu.
Nikt nie zaprzeczy, że dwóch homoseksualistów się w sobie zakochuje. Któż może powiedzieć, że nie? Absolutnie. Kiedyś w jednej szkole pytam, czy jesteście za tym, żeby były wolne związki, również związki homoseksualne? Czy uważacie, że to powinno być usankcjonowane prawnie? Ludzie mówią, no tak, wiecie, jak ogromna ilość młodych ludzi. Mówi, tak, jak najbardziej. Jesteśmy wolni. Ja mówię, czyli w ogóle nie przeszkadza wam homoseksualizm. Nie, nie, nie. Ja mówię, no ale oczywiście wiecie, że gdybyście na przykład mieli dwóch tatusiów, to by was nie było tu. Nikt z was by się nie urodził. Byście nie zaistnieli. Nie byłoby was, gdybyście mieli dwie mamusie. Miłość bez prawdy. Miłość bez prawdy. Miłość bez prawdy nie istnieje. Informacja o tym, że Bóg jest miłością, tak? Z czyich ust wychodzi? Apostoła Jana, tak? Pamiętacie? Czy Jezus kiedykolwiek przedstawia się jako miłość? Nigdy. Jezus nigdy nie powiedział, jestem miłością. Najlepszy jest numer taki, że Jezus nigdy nie powiedział, Bóg was kocha. Nigdy. W żadnej Ewangelii Jezus nie powiedział, że Bóg kogoś kocha. Wiecie dlaczego? Bo informacja, że Bóg kogoś kocha, jest nikomu do niczego niepotrzebna. To jest slogan. To jest informacja tak płytka, jak kałuża. Bo to nikogo nie wyswobadza. Nikogo. Miłość Boża, informacja o miłości Bożej nie wyswobadza. Nikogo. Wszyscy wiedzą, że Bóg ich kocha. Wszyscy wiedzą. Ale Jezus się przedstawił kiedyś jako prawda, pamiętacie? To jedno z imion. Jestem droga, prawda i życie. Oryginał brzmi, jestem drogą przez prawdę do życia. Tak to brzmi. Rozumiecie? Prawda jest główną formułą kosmosu. Prawda, prawda, prawda. I poznanie tej prawdy wyswobadza. Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Poznanie prawdy wyswobadza. Nie sama informacja o prawdzie. To, że ty wiesz o jakiejś prawdzie, to jeszcze nie czyni cię swobodnym, to nie czyni cię wolnym. Nie. Musisz ją poznać. I nie poznać na zasadach takich, że tylko się dowiedzieć o jej istnieniu. Zaraz o tym będę mówił więcej. Co to jest prawda, przyjaciele? Bardzo proszę, zapamiętajcie sobie to lub zapiszcie. Prawda to zgodność ludzkich przekonań, sądów, toków myślowych, emocji, decyzji i działań ze stanem rzeczywistym. To jest prawda. Zgodność. Zgodność to znaczy, że jest znak równości. Między tym, co człowiek uważa, co sądzi, co myśli, co czuje, o czym decyduje i jak działa, ze stanem rzeczywistym, czyli z tym, co jest rzeczywiste. Nie z tym, co jest iluzyjne. Rozumiecie? Nie iluzyjne, tylko rzeczywiste. Chcę, żebyście cały czas zwracali uwagę na bardzo ważną rzecz związaną z prawdą. Prawda jest niereformowalna, nieporuszalna. Prawda jest bezemocjonalna. Prawda nie dyskutuje z nikim. Prawda nie przekonuje o swoich racjach. Prawda jest. Bóg mówi do Mojżesza, ja jestem. A Jezus mówi, ja jestem prawda. Prawda mówi, ja jestem.
Jestem fundamentem, gruntem. Nic nie ma poza mną. Nic nie ma większego nade mnie. Prawda to zgodność tego, co myślisz, czujesz, co uważasz, o czym sądzisz i co działasz, co robisz ze stanem rzeczywistym. Co to jest stan rzeczywisty? List do Kolosan 2,17. List do Kolosan 2,17. Pewne rzeczy będziemy czytać, pewne sobie tylko będziecie notować. List do Kolosan 2,17. Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych. Rzeczywistością natomiast jest Chrystus. Prawda to zgodność myśli, emocji, przekonań, toków myślowych całych, sądów i działań z Chrystusem. To jest prawda. Wszystko, co wykracza poza to lub nie sięga tego, nie jest prawdą. Ponieważ prawda to jest zgodność z rzeczywistością, a rzeczywistością jest Chrystus. Rzeczywistością nie jest to, co ty przeżywasz sobie. Ktoś na przykład przeżywa chorobę. Jakoś tam ma chorobę w ciele, ma raka na przykład. Rak. I on mówi, że on ma raka. I ma na to zdjęcia rentgenowskie, zapisy lekarskie, tak? I on przychodzi do mnie i mówi tak, że on ma raka. Ja zawsze pytam tak. Wierzysz w to? Czy wierzysz, że masz raka? Mówi, mam na to zdjęcia, mam na to dowody, są fakty. To jest takie rzeczywiste, takie realne. Boli mnie, czuję to, tak? A ja mówię, posłuchaj. Prawdą jest to, że 2000 lat temu Jezus Chrystus tym właśnie rakiem, mówię, nazwij go, jak go chcesz nazwać, jak? Julian, Zdzisiek, Heniek, co chcesz, nazwij go. Rak, Zdzisiek. Rakiem, Zdziśkiem rozchorował się Jezus na krzyżu Golgoty. Tym rakiem, nie innym, tym. To jest prawda, to jest prawda. A to, co ty masz na tych zdjęciach i w zapisach, to jest gówno prawda. Jest wielka różnica. I teraz moje pytanie jest do ciebie. Czemu zaczniesz ufać? Czy rzeczywistości, czy tym informacjom wydanym przez człowieka i tym informacjom, które mówi do ciebie twoje ciało, czemu zaufasz? I teraz coś ci powiem, jeśli on zaufa rzeczywistości, to wiesz, co się stanie z iluzją? Zniknie. Ponieważ nie ma takiej opcji, żeby dwie formuły, życie i śmierć, znajdowały się w jednym miejscu. Prawdą jest zgodność wszystkiego, co jest w tobie z Jezusem Chrystusem. To zgodność. Mnie w ogóle nie interesuje, jak ktoś myśli i jak ja myślę, jeśli to jest niezgodne z Jezusem Chrystusem. I zaraz o tym powiem więcej, to znaczy zgodnie z Jezusem Chrystusem. Twoje zdanie nie ma żadnego znaczenia, jeżeli jest niezgodne z Chrystusem. Twój pogląd, twoje odczucie, twoje przeżycie nic nie znaczy, jeżeli jest niezgodne z Chrystusem. Nic nie znaczy. Może być widzialne, dotykalne, oglądalne, ale ono nie posiada żadnej rangi. Nic nie posiada. Nic. Co ona nie miała, tak? Ta dziewczyna w, jak ona się nazywa, co urodziła dziecko w Knurowie tam. Czego ona nie miała? Jajników nie miała? Czego? No, w ogóle miesiączek chyba też. Czegoś tam nie miała w środku, co jest potrzebne do urodzenia dziecka. Jakieś części, nie wiem czego. Lekarze powiedzieli, pani nie może urodzić dziecka, pani tego nie ma. Pani nie urosło. Ale wiecie co? Ona uwierzyła, że Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty przyniósł uzdrowienie tej choroby. W
wiesz. Łatwo wierzyć w to, że Jezus na przykład dostał raka na krzyżu. Ale trudniej wierzyć w to, że Jezusowi na krzyżu jajniki wycięli. Wymiana krzyżu. Wszelkie zło spadło na niego, a wszelkie dobro dało, było dla siebie przyjmowane. Ona w to uwierzyła. Wtedy co się stało? Zaszła w ciąży i urodziła dziecko. Ostatnio tam byłem, to i na rękach trzymał. Dotykałem tak. Nie, pani nie może urodzić dziecka. Pani tam nie ma czegoś. Bez macicy możesz dziecko urodzić. Warunek jest taki, że wierzysz prawdzie. Czy wierzysz prawdzie? A nie temu, że ci lekarz powiedział, że nie masz macicy. Przypominam, poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Z czego? Ze wszystkiego. Z każdej rzeczy wyjdziesz na wolność. Za pomocą prawdy. Za pomocą zgodzenia się w każdej myśli, emocji, decyzji, w każdym osądzie i działaniu z Jezusem Chrystusem. Kiedy powiedziałeś, że Jezus jest twoim Panem, wiesz co to oznacza? To znaczy, że założyłeś sobie obroże na szyję, przypiąłeś smycz i włożyłeś w jego rękę. To twój Pan. I teraz tam, gdzie idzie Pan, tam idziesz ty. I to nie dlatego, że Pan cię ciągnie, tylko dlatego, że tak chcesz. Równiutko trzymasz się nogi. Co to znaczy? To znaczy, że ty zaczynasz wymieniać swoje myśli, koncepcje, działania, poglądy na Jego. Nie na jakieś. Na Jego. Zobaczcie, jakie mamy uproszczone zadanie. My nie szukamy czegoś. My nie szukamy czegoś. My szukamy rzeczy Chrystusowej. I teraz co to oznacza? Że rzeczywistością jest Chrystus. W praktyce. Po pierwsze, to kim jest Chrystus, to jest rzeczywistość. To kim jest Chrystus, to jest rzeczywistość. Przykład. Chrystus jest ofiarą zastępczą za nasze grzechy. Amen? Proste. Teraz to rzeczywistość taka. Zgrzeszysz. Upadniesz. Tak? W głowie masz kocioł. Upadłem. Bóg mnie nie kocha. Koniec ze mną. Leżę i kwiczę. No, żebym jeszcze nieświadomie upadł, ale zaplanowałem ten grzech. Cholera, podobał mi się. Jeszcze chciałbym go zrobić. Jaka jest prawda? Umarł za twoje grzechy? Poniósł śmierć zamiast ciebie? To jest prawda. Twoje myśli mogą mówić, czuj się potępiony, czuj się gorzej. Osądzaj się, potępiaj, poniżaj. Przywracaj cały czas w umyśle coś. Zrób to. Ale rzeczywistością jest Chrystus. Prawdą jest to, kim On jest. Dalej, co zrobił dla ciebie Chrystus? No co On dla ciebie zrobił? Jakie rzeczy dla ciebie zrobił? W jakim miejscu ciebie postawił? To jest prawda. Jakie miejsce ci załatwił? Miejsce do nieba ci załatwił. Miejsce w niebie. Miejsce w niebie. Odszedłeś od Boga. Nie było ci wiele lat. Nabluźniłeś Mu. Powiedziałeś, jesteś dla mnie zerem. Żałuję, że tyle lat straciłem na bycie z Tobą. Ile w świat będę żył po swojemu. Ale wiesz, w świecie z nowym, wewnętrznym człowiekiem ciężko żyć. Ani dobrze nie pogrzeszysz. Nie możesz się rozkręcić za bardzo, nie da rady. Już owca nigdy nie będzie świnią, kurczę, kiszka. Próbujesz
iść jak kiedyś, trudno. Niby chcesz, ale nie da rady. Myślisz, wrócę. Ja bym mówił, jak możesz wrócić, jak zbluźniłeś Bogu? Nie ma dla Ciebie powrotu. Jaka jest prawda? Co zrobił dla Ciebie Jezus? Otworzył Ci niebo. Na ile Ci otworzył? Na zawsze. Wracasz, dostajesz pierścień na rękę, płaszcz, jesteś zaproszony do zarządu. Bez wymówek. Bez pytań, gdzie byłeś przez ostatnie 20 lat. Po trzecie, to, kim Ty jesteś w Chrystusie. To jest prawda Chrystusowa. Kim jesteś w Chrystusie? Jesteś królem. Siedzisz z Nim na tronie. Zarządzasz. Ja kiedy się dowiedziałem, że ja zarządzam z Chrystusem na tronie, już nigdy w życiu nie powiedziałem, Panie, ratuj mnie. Nigdy. Nigdy. Kiedy przychodziły do mnie demony, stawałem w autorytecie i mówiłem, won ode mnie. Won od króla. Kiedy przychodził do mnie grzech, stawałem w autorytecie i mówiłem, won ode mnie. Jestem królem w Chrystusie. Siedzę z Nim w okręgach niebieskich na tronie. To jest prawda. To jest prawda. Ludzie przychodzą do mnie i mówią, czuję się taki potępiony. Ja mówię, proszę opowiedz mi, jak się czuje człowiek, który jest królem i jest potępiony? Powiedz, jak to jest? Jak to jest mieć wszystko? Jak to jest być zwycięzcą? Jak to jest chodzić w koronie i czuć się potępionym? A co Ty byś jeszcze chciał? Co Ty byś chciał? Przecież kim Ty jesteś? Po czwarte, to, co robi dla Ciebie Jezus teraz. Jezus na przykład wstawia się za Tobą 24 godziny na dobę przed Ojcem. Wiesz o tym? Cały czas. Cały czas. Wiesz, jak to działa automatycznie? Ty robisz coś złego tu na ziemi. Coś takiego, co w ogóle jest nie do przyjęcia, tak? A Jezus natychmiast mówi, tato, mój chłopak albo moja dziewczyna, wiesz? Mój człowiek. Tak, synu. To robi dla Ciebie Chrystus. Cały czas. Ludzie mówią, Pan mi mówi, takie wyrzuty mi robi, a mnie Pan Ci nigdy nie robi wyrzutów. Nigdy. Nigdy Ci nie robi Pan wyrzutów. Pan w ogóle z Tobą nie rozmawia o takich rzeczach. Pan z Tobą nie gada o takich sprawach. Pan z Tobą nie gada o Twoich upadkach. Pan nigdy Cię nie głaszcze po głowie i nie mówi, rozumiem Cię, posiedź w swoich bólach. To Twoja psychika, takie zajawki masz w głowie. Ale nigdy Pan tak nie robi. Pan mówi, wstawaj. Chodź. Come on. Chodź. Idziemy. Ktoś jest w służbie. Upadł. Myśli, że Bóg mu robi wymówki. Bóg nie robi wymówek żadnych. Nigdy. Bóg mówi, wstawaj. Idź głoś. Uzdrawiaj. Panie, ale tak nisko upadłem. Wstawiam się za Tobą przed Ojcem. Po piąte, to, co Ty możesz zrobić w Nim teraz, to, co możesz w Chrystusie zrobić teraz. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Wszystko. Co to znaczy wszystko? Wszystko możesz. Każdą rzecz. Ktoś mówi, ja się nie mogę już zmienić. Nie mogę zmienić tych poglądów, nie mogę wyrzucić z głowy tych myśli. Ja mówię, może. Możesz wszystko. Prawda Cię wyswobadza. Musisz się oswoić z prostym faktem, że prawda Boża to jest jedyna rzeczywistość. Tą rzeczywistością jest Chrystus. Czyli to, kim jest Chrystus, co zrobił dla Ciebie Chrystus, kim Ty jesteś w Chrystusie, co robi dla Ciebie Chrystus teraz i co Ty możesz robić w Chrystusie. To jest prawda. I teraz, jeżeli jakakolwiek myśl przeczy tym rzeczom,
to ta myśl jest myślą nieprawdziwą, myślą diabelską. Rozumiesz? Jeżeli się troskasz o coś, to jest to myśl diabelska, o cokolwiek się troskasz, o rzeczy dobre czy złe. Jeżeli się czykolwiek martwisz, to jest to myśl diabelska. Jeżeli się czegokolwiek boisz, to jest to odczucie diabelskie. Rozumiesz? Jeżeli nie wierzysz prostym formułom Bożym, to jest to diabelskie. Jeżeli czujesz inaczej niż Chrystus, to jest to diabelskie. Jeżeli bawisz się w religię czy w humanizm, to jest to diabelskie. Coraz więcej księży do nas dzwoni, kontaktuje się z nami. Ludzi, którzy byli i są jeszcze dalej czynnymi księżami. Jeden ksiądz modlił się do Boga. Narodził się z Bożego Ducha i modlił się. Mówił: Panie, jestem w strasznym stanie. Potrzebuję Twojej pomocy. Boże, potrzebuje człowieka, który mnie zrozumie. I natychmiast w internecie wyskoczyła mu moja żona. Zadzwonił do niej z drugiego końca świata i powiedział: czy możesz być moim spowiednikiem? Moja żona została spowiednikiem księdza czynnego. Zaczęła się o niego modlić. Zaczęła mu mówić, co ma robić. Niedługo przyjedzie do. Kolejny ksiądz kontaktuje się ze mną i mówi, że ma dość tego wszystkiego. Chce wyjść, nie ma pojęcia jak. Dlaczego tak się dzieje? Co to jest za zjawisko? To jest religia. Religia połknęła ludzi. Dlaczego? Ponieważ ludzie nie trwali w prawdzie. Nigdy im nie przyszło do głowy, że Jezus jest wystarczający. Humanizm, który będzie przebudowywał wartości w Twoim życiu. I będzie mówił: liczy się miłość. Karm biednych, dawaj im zupę. Pan będzie szczęśliwy. Traktuj wszystkich dobrze. Bóg jest miłością. Bóg jest prawdą na dzień dobry. I dopiero kiedy na prawdzie staniesz, zaczniesz doświadczać tego, czym jest realna miłość Boga. Nie stanąwszy na prawdzie, nigdy nie doświadczysz prawdziwej miłości. Będziesz się bujał w iluzjach. Iluzjach. Cała ekumenia. Zgoda na zafałszowania. Popularnie nazywana miłością. Jest iluzyjną mrzonką ludzi, którzy nie stoją na prawdzie. Papież Franciszek 1,5 tygodnia temu oficjalnie powiedział, że ateista może pójść do nieba, jeśli jest dobrym człowiekiem. Powiedział to na forum. A Kenneth Copeland, człowiek ruchu wiary, twierdzi, że papież Franciszek to nasz brat w Chrystusie i bardzo duchowy człowiek. A Chris Valadon, prawa ręka, biała. Jak on się nazywa? Johnsona. Z Betelu. Twierdzi, że miał cudowne spotkanie z Franciszkiem. Bardzo duchowy człowiek, mówi. A mnie włosy na głowie rosną, jak słucham tego całego bydła. Poznacie prawdę i prawda was wyswobodzi. Prawda to Chrystus. Chrystus. On tu wróci. Jak on tu wróci, to wiecie, jak Microsoft na rynek. Tu nie będzie żadnego najdrobniejszego elementu, który się ostoi przed nim. On wróci jako prawda. Jako prawda. Nie wróci jako sentymentalna Bozia, która będzie jedną ręką głaskała muzułmanów, tak? A drugą ręką judaistów. I będzie mówiła: zbudujemy tutaj jakąś wspólnotę, to Antychryst tak będzie robił. A on nie.
On zejdzie na Górę Oliwną. Rozpieprzy tą wschodnią bramę. Rozumiesz? A ty będziesz tam wtedy z nim. Więc się zacznij zaprzyjaźniać z prawdą. To jest bardzo ważna informacja. Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Wyswobodzi was ta prawda też z osobistych, głębokich zranień i zaburzeń. Wyswobodzi was do zwycięskiego życia i do tego, abyście szerzyli realnie Królestwo Boże w mocy. Ta prawda wyswobodziła mnie. Ona mnie wyswobodziła. Ta prawda mnie wyswobodziła do tego stopnia, że nikogo się nie boję i niczego się nie wstydzę. Nie mam ani jednego kompleksu. I nie obawiam się, że Bóg mnie zasroma za to, co ja robię. Bo to naprawdę. Bo siedzę cały czas w osobie Chrystusa. Ja siedzę w osobie Chrystusa. Rozumiesz, co ja robię? Siedzę w osobie Chrystusa. Możesz studiować Chrystusa. Studiuj Chrystusa. W Ewangeliach masz opisanego Chrystusa, rozumiesz? W ten sposób, że możesz mu się przyglądać, człowieku, jak w kinie. Przejrzyj sobie Ewangelię pod kątem prawdy. Spójrz na jego toki myślowe. Spójrz na jego zachowania. Spójrz na jego koncepcje. Spójrz na jego poglądy. Spójrz na to, co on tam robi. Patrz na to, co on tam robi w ogóle. Jak on się zachowuje, ten Jezus. To jest czysta prawda. Każde jego zachowanie jest w 100% prawdziwe. Każda jego koncepcja jest w 100% prawdziwa. Każda jego emocja jest w 100% prawdziwa. Nie ma nic bardziej prawdziwego niż to, co on prezentuje sobą. Nic bardziej prawdziwego. Nic. Jak cokolwiek na świecie odstaje od chrystusowości, od jego poglądów, zachowań, działań, to jest to zafałszowanie prawdziwego chrześcijaństwa, rozumiecie? Zafałszowanie. I to nie będzie cię wyzwalać, tylko będzie cię poglębiać jeszcze. I człowiek chodzi po tym obciążony jak muł. I mówi, coś jakoś tak jest, tak mi to ciężko w tym życiu, tak mi ciężko. Może pójdę i położą na mnie ręce. Będzie mi lżej. Nie będzie ci lżej. Zrozumcie. Musicie dostrzec dramat sytuacji. Jest tylko prawda. Tylko prawda. Nic więcej nie ma. Nic więcej. Ludzie żyją w takim w ogóle zafiksowaniu. Rozumiecie? Zafiksowaniu. Nie rozumieją, że to jest Chrystus, że tu chodzi o Chrystusowość. O nic więcej tu nie chodzi. O nic więcej. Jak się nazywa ten ewangelista z dredami taki? Todd White. Przyjechał Todd White, zaprosili Todda White'a. Wspaniały człowiek. Wspaniały człowiek. Człowiek, który gdziekolwiek nawet poszedł, miał przerwę, poszedł na siłownię, przyprowadził do Jezusa człowieka na siłowni na szybko. I uzdrowił mu nadgarstek, bo chce mu nadwyręży przy handlu. Tylko człowiek nie mający w ogóle świadomości, do kogo tutaj przyjeżdża i co tutaj będzie robił. Przyjechał do poronionych ludzi. Wiecie, co tam zrobili? Tunel miłości. Kazali ludziom przychodzić i tam wszyscy na nich ręce kładli ku uzdrowieniu. Mnisi, siostry zakonne, człowieku, wszyscy pochrzanieni. Kto chciał uzdrawiać, nie ma problemu, idziemy, uzdrawiamy człowieka. Potem przychodzili do nas. Kręgosłup mnie łupie, to mnie łupie, mówię, gdzieś był. No poszedłem na to dałem, tak? Ja bym, co ci tam zrobili? Tunel miłości był. Ja mówię, człowieku, jakiś Harry z Tybetu na ciebie ręce kładzie, dla ciebie nie ma żadnego problemu. Bo tam ręce kładę. Mówię, ty jesteś normalny? Stoi mnich, mnich. 33 guziki normalnie, człowieku, kaptur, przepasany sznurem. I ty idziesz, i on na ciebie ręce kładzie. Bo co? Jakim prawem? Skąd pomysł? Czy ty w ogóle jesteś przytomny? Czy ty w ogóle popatrzyłeś na Chrystusa? Czy ty w ogóle uświadomiłeś sobie prostą rzecz? Że to nie jest chrystusowe, to coś, czy nie?
w ogóle. Rozumiecie? Zacznijcie konstruktywnie myśleć. Bo jeżeli nie zbudujecie gruntu prawdy, to reszta będzie się wam walić zawsze. Zawsze coś się wam przewali gdzieś. Ja dzisiaj nie myślę ani jedną myślą inaczej niż myśl Chrystusowa. Przychodzi do mnie masa różnych myśli, przychodzi do mnie masa różnych rzeczy, tylko ja to wszystko filtruję. Filtruję to. Ja to filtruję. Ja swój umysł nagiąłem do filtrowania Chrystusowego. Ja nie przyjmuję każdej rzeczy, bo ona jest. Nie! To Chrystusowe ma być. Ja, dlatego ja się nie bujam w potępieniach, w poniżeniach, nie latam, nie biegam, nie szukam różnych rzeczy. Rozumiecie? Ja wiem, skąd te rzeczy są. Jak to działa. Chrystus. Studiujcie Chrystusa. Przyglądajcie się Jego poglądom. Przyglądajcie się temu w ogóle, co on, jakie on miał koncepcje różne. Jakie koncepcje. Zobaczcie. To są proste historie, tylko trzeba umieć je czytać. Rodzina według ciała. Masz rodzinę według ciała. Ciocia, mama niezbawiona, tata niezbawiony, ktoś tam. Masz jakieś odczucia wobec nich. Masz normalnych, dobrych rodziców. Powiedzmy, że masz normalnych, dobrych rodziców. Nie masz jakichś popieprzonych rodziców, którzy cię wam niszczyli w życiu. Cię urodzili, a potem niszczyli. Nie, masz normalnych rodziców. Ale nie znają Jezusa. I oni nie chcą od ciebie słyszeć, mówią, nie, mnie nie interesuje ten twój Jezus, ja chcę sobie żyć, wszystko dobrze. Rozumiesz? Idziesz do wspólnoty, poznajesz ludzi, którzy poznali Jezusa. O, wielu z nich są gorsi niż twoi rodzice. Nie są tacy mili, tacy sympatyczni. Rozumiesz? Zgadnij, kto jest twoją rodziną. Zgadnij. Ci niesympatyczni bracia i siostry w Chrystusie. A nie sympatyczna mama i sympatyczny tata nie w Chrystusie. Zgadnij, czyimi są dzieci twoi rodzice, jeśli są niezbawieni. Czyimi? No. Diabła! Nazwij to! Skąd ty możesz wiedzieć, że ty masz rację? Chrystus. Robi spotkanie o uzdrowieniu uwolnieniowym, przychodzi matka niezorientowana i bracia niezorientowani. Tak? Stoi Piotr na bramce. Oni mówią, powiedz, że przyszliśmy. Ten leci, wraca. I taka informacja jest. Któż jest matką, mówią? I bracia nie mówią. Czyż nie ci, którzy słuchają Słowa Bożego? Nie wyszedł do niej. Do Maryi zawsze dziewicy. Koniec. On nie miał czasu na mamę. Ale dla przeciętnego chrześcijanina, który nie żyje w prawdzie, nie ma żadnego problemu, żeby nie przyjść do kościoła, tylko pojechać na urodziny do cioci, której już mówił 1482 razy o Jezusie, ona dalej nie chce przyjąć. Ale idzie do cioci. Do cioci odpycha. Zniewolony człowiek. Rozumiesz? Zniewolony człowiek. Zrozumcie te rzeczy. Chcę, żebyście zaczęli to widzieć. To jest, to może być trudne, to mogą być bolesne rzeczy. Natomiast w prawdzie nie szukaj sentymentów. W prawdzie nie ma sentymentów. Prawda jest w pewnym sensie sucha, goła. Ona jest taka w ogóle surowa, ta prawda. Tam nie znajdziesz akceptacji. To w miłości znajdziesz, tylko to potem, zaraz, spokojnie, potem znajdziesz. Najpierw prawda. Najpierw stań mocno, ugruntuj się w prawdzie. Miłość wyrośnie do twojego życia, nie bój się. Bóg jest miłością, On się nie zmienił. To jest Jego charakter. On ma miłosny charakter, ale On jest ortodoksyjnym, prawdziwym Bogiem. Rozumiem, to ortodoks. To ortodoks jest. A najgorsze, w cudzysłowie, to wiecie co jest? Że u niego wszystko jest zdrowe. Wszystko jest zdrowe. Ja napisałem teraz taki artykuł, ambiwalentna dusza Boga. Wiecie jak? Bóg potrafił jednocześnie doświadczać i nienawiści, i miłości. I to było zdrowe.
szok. To było zdrowe u niego. On potrafił być zazdrosny. Zazdrosny. Szok. Normalnie się to biegunówka. Rozumiesz? Ale u niego to jest zdrowe. U niego wszystko jest zdrowe, jeżeli on w Chrystusie Jezusie objawił siebie, a pamiętaj, nie ma innego Boga dla ciebie, jak w Chrystusie Jezusie. Tylko w Chrystusie Jezusie jest Bóg dla ciebie doświadczalny. My nie mamy dojścia do Boga innego, jakiegoś tam na boku. To nie ma dojścia do Boga na boku. Jakiegoś tam dobrego Boga, innego Boga. W Chrystusie Jezusie. Ja jestem droga. Tak? On jest drzwiami, mówi. Przeze mnie się wchodzi i się znajduje. To nie ma innej drogi. Tylko przeze mnie. Tylko przeze mnie. Cały czas. W chwili przychodzi mój, pokaż nam Ojca. To mówi, no proszę Cię, no patrzysz na mnie. Na mnie patrzysz. No nie ma dla Ciebie innego Ojca. Taki jest Tata. Widzisz mnie, widzisz Ojca. Wiesz, to w ogóle, rozumiesz, śledząc Chrystusa, śledzisz Boga. Przyglądając się na Jego poglądy, zasady, reguły, którymi się kierował, rozumiesz? Widzisz, że takimi poglądami, zasadami, regułami Bóg się kieruje. Bóg nie jest w ogóle dla człowieka ukryty. On się objawił w Chrystusie. On mówi do ciebie, ja jestem taki, jak mój syn, kiedy chodził po ziemi, taki sam. Mam nie takie same ruchy, tak samo się bujamy, rozumiesz? Jesteśmy tacy sami, to ja, to on, to jedno. Jeżeli on, Jezus Chrystus, nie znosił hipokryzji, to jak ty myślisz, jaki Bóg ma stosunek do hipokryzji? No jaki? Taki jak Jezus Chrystus. Jeżeli Jezus Chrystus miał określony stosunek do władzy, to jaki ma Bóg stosunek do władzy? No jaki? No taki jak Jezus Chrystus. Rozumiecie, o czym ja mówię? Przychodzi informacja do Jezusa, mówi, tam Cię chcę widzieć Herod. Ówczesny władca Judei. A teraz posłuchaj, co on mówi. To jest mistrzostwo świata. Powiedzcie temu lisowi. I to nie jest ładne słowo. My mamy bardzo humanistycznie Biblię przetłumaczoną. Kup sobie słownik i poczytaj. Powiedzcie temu lisowi, to jest obraźliwe bardzo. Że dziś jutro uzdrawiam chorych, a potem wypędzam demonów. Nie mam szans. Jezus. Chcę, żebyś zrozumiał to. Chcę, żebyś zrozumiał, jaki miał stosunek do pieniędzy. Jak on w ogóle nie stawiał, żadnego problemu nie było w tym, żeby Joanna podbierała pieniądze mężowi i jemu przynosiła. On miał Joannę w zespole finansującym. On uwalniał te babki od demonów, one za nimi chodziły, człowieku, wynosiły pieniądze z domu, przynosiły je. To nie był kłopot dla niego. To nie był kłopot, żeby prostytutka przyszła, włosami mu nogi wycierała, czego ten siedział podawał w ogóle. Tu jeszcze mówimy, tutaj. To nie był kłopot dla niego. To nie był kłopot iść na imprezę i zrobić im setki litrów wina. Przecież oni się schalali jak świnie tym winem. Tam siedział. Jezus. To jest prawda. Prawda. Ludzie mówią, tak trzeba. Tak trzeba. Ja mówię, ja wiem, jak trzeba. A skąd ty wiesz? Ja mówię, bo Jezusa śledzę. Z Bogiem jest tak, jak z Jezusem. To jest jedyna prawda, jedyna rzeczywistość, jedyny fakt. Położył życie za mnie, za ciebie. W ogóle wiedząc, że nie będziemy przyjmować go. Poświęcił się. To nie był problem. On taki jest. Wszystko położy. Jak się zastanawiasz, czy wszystko położyć, czy nie. Jak się zastanawiasz, czy całe życie położyć dla Królestwa, czy nie.
Przyjrzyj się na niego. To prawda. Rozumiecie, dlaczego jestem tak pewny różnych rzeczy, które robię? Jestem pewny. Mam potwierdzenie w osobie Chrystusa. Pewny. Czy ty widziałeś kiedykolwiek, żeby Jezus był zachwiany? Czy ty widziałeś, żeby kiedykolwiek Jezus miał jakiekolwiek wewnętrzne zachwianie? Nigdy. Widziałeś, żeby się kiedykolwiek bronił? Nigdy. Jak ci przychodzi do głowy myśl, na przykład, żeby się obronić, zgadnij, skąd ona pochodzi. To proste rzeczy. To cię będzie wyswobadzać. To cię wyswobodzi z rozumu. Zbudujcie z tego fundament. Bóg jest prosty, bo On jest w Chrystusie dla nas. Żadnych komplikacji. Żadnych komplikacji. Czy widziałeś kiedyś, żeby Jezus w jakikolwiek sposób czarował ludzi, manipulował nimi, przemycał Ewangelię? To jest najlepsze. Wiesz, jakoś tam przemyciłem Ewangelię. Taki byłem inkognito, wiesz. Zdecydowałem się. Już 5 lat tam pracuję w tej firmie. Zdecydowałem się. Zgubiłem traktat. Może ktoś znajdzie. Rozumiem. On wszędzie szedł. I wszędzie mówił. Ci apostołowie, którzy z nim szli, oni mieli w ogóle... On cały czas ich stawiał w takich sytuacjach, w których oni musieli wybierać między nim, a tym, co jest na zewnątrz. Cały czas. W ogóle nigdy ich nie zachęcał. W ogóle szedł i mówi, idę. Zobaczcie, prawda szła. Szła prawda. Mówi, idę do Jerozolimy, że mnie ukrzyżowali, idziecie ze mną. W ogóle mówi, Tomasz. W ogóle czujesz, Tomasz? Tak, idziemy, nas też ukrzyżują. Tamten załamany w ogóle całym zjawiskiem, nie? Rozumiesz? On szedł z nim, tak? Ufał tym ludziom. Szedł z nim, rozumiesz? Z drugiej strony nie ufał żadnemu religijnemu człowiekowi. Potrafił walić im prosto w twarz. Zaprosili go w gości, tak? Szymon go zaprasza w gości. Tylko inny Szymon, tam faryzeusz. Tak? Ta prostytutka tam bierze do tego domu Szymona. Szymon sobie coś myśli, a ten uwalnia słowo wiedzy do niego. Co tam Szymonie sobie myślisz? Co myślisz, że kim ona jest? Bardzo kocham, bo wiele jej wybaczono. A ty, Szymonie? Siedzę tu już tyle czasu, jeszcze mi jeść nie dałeś. W ogóle człowieku zaprosił go facet do domu. Zamiast powiedzieć dziękuję, miło mi. Rozumiesz? Krzyczył przez pół chałupy proszę ciebie to, co on myśli. Taki był Jezus. Jak się będziesz zastanawiał kiedykolwiek, czy powiedzieć coś komuś prosto w oczy, to przypomnij sobie, jaka jest prawda. Wiecie, co chcę zrobić dzisiaj? Chcę postawić was przed konkretnym faktem fundamentalnej prawdy. To jest konkretny fakt. My wszystko możemy zbudować, przyjaciele. Ale jeżeli nie będziecie ludźmi, którzy rozkochają się w prawdzie, w Jezusowych koncepcjach, w Jego myślach, jeżeli nie zrobicie sobie pewnego szkieletu prawdy do własnego życia, to nie dacie rady. Poślizgniecie się. Mnie uratowała prawda. Na prawdzie stoję. Nigdy się nie wycofam. Nigdy. Od 2001 roku nie miałem jednej myśli, aby się wycofać z szerzenia Królestwa. Od 2001 roku nigdy nie miałem czasu trudnej łaski. Nigdy.
Nie miałem jednego wahnięcia od 2001 roku. Wahnięcia. Miałem pochrzanione rzeczy w głowie równo. Upadałem, grzeszyłem, rozumiecie? Robiłem różne rzeczy przez ten czas. Ale zgłębiałem prawdę. I prawda krok po kroku budowała mojego wewnętrznego człowieka. Rzeczy zaczęły ode mnie odpadać, jedna po drugiej. Patologie zaczęły odchodzić, a rany zaczęły być leczone. Prawda mnie wyswobodziła. Prawda. Prawda Chrystusowa. Dlatego mam bardzo silny fundament zbudowany. Bardzo silny fundament. I dlatego też to, co robię, jest bardzo problematyczne dla wielu ludzi. Problematyczne, dlatego że ci ludzie nie chcą realizować prawdy tak, jak ja ją realizuję. To nas poróżnia. Rozumiecie, co mnie poróżnia z ludźmi? Prawda. Prawda jest jak zawali droga między nami. Prawda. Moja żona, jak składała świadectwo w jakimś tam kościele, już nie pamiętam, powiedziała takie coś. Mój mąż, kiedy byłam jeszcze nienawrócona, nigdy nie poszedł ze mną na kompromis. W niczym. W niczym. I dlatego też, kiedy zaczęłam szukać Boga, to ja wiedziałam, że ja szukam Boga prawdy. Boga, który zmienił takiego człowieka jak mój mąż, który nigdy nie poszedł na kompromis, a który był wcześniej politykiem, manipulantem, czarownikiem. Prawda dała jej świadectwo. Zaburzeń było wiele, ale prawda dała świadectwo. Rozumiecie? Prawda. Jaki jest punkt wyjścia do tematu rozbudowania prawdy? Przede wszystkim zrozumienie, że to jest prawda, która określa absolutnie Boga, określa absolutnie nas i środowisko, w którym żyjemy. Czyli nie będzie takiego elementu, którego ta prawda nie będzie mogła dotknąć. Prawda pomoże ci rozpoznać wszystko i wszystkich. Boga, siebie i środowisko wokół ciebie. Ta prawda ci pomoże rozpoznać. Ta prawda. Bez większych problemów będziesz określał rzeczywistość, która cię otacza. Bez większych problemów. I niekoniecznie będą ci do tego potrzebne zawsze dary. Po prostu. Będziesz przyglądał się rzeczom z perspektywy prawdy. A od czasu do czasu, w odpowiednim czasie i momencie, będzie działał jakiś dar, który ci pomoże dogłębniej zbadać sprawę. Czy to rozróżnienia duchów, czy mądrości słowo, czy słowo wiedzy, cokolwiek. Ale zasadniczo będziesz wszystko rozpoznawał po prawdzie. Po prawdzie. Prawda. Rozmawiasz z człowiekiem. Patrz, Jezus mówi tak. Niech twoje tak będzie twoje tak, twoje nie, twoim nie. Co innego jest od złego. Kropka. Taka wypowiedź Jezusa. Takie ma poglądy. Tak uważam, tak? Nic tam nie ma więcej. Tak Jezus powiedział. Taka wypowiedź Jezusa. Tak myśli Jezus. Tak myśli. Rozmawiasz z człowiekiem i pytasz człowieka tak. Chciałbyś zrobić to, czy chciałbyś zrobić tamto? On mówi, wiesz, no jak sobie pomyślę o tej sprawie, to tak do końca nie wiem, a tutaj to znowu taka sytuacja. Co z nim jest? Zaburzony, prawdopodobnie zdemonizowany. Proste? Problem z wypowiedzią, problem z określeniem zjawiska. Co tutaj potrzeba więcej? Prosta analiza. Na dzień dobry człowiek do uwolnienia, być może na terapię. Człowiek nie potrafiący określić jakiejś formuły. Ktoś, kto nie potrafi określić jakiejś formuły, jest pod wpływem albo demonów, tak? Albo jest tak silnie zraniony, tak? Że narosło na nim jakieś zaburzenie.
I ja mam jasną odpowiedź. Czemu? Bo ja znam prawdę. Tak lub nie, no. Zimno ci zimno, ciepło ci ciepło, no tak? Co innego jest od złego. Jest taka, mam taką przyjaciółkę, naszą siostrę w Chrystusie, która jest po filozofii. Kończyła filozofię. W człowieku, która się nam musiała uwalniać w ogóle od tej filozofii. Ją zapytałeś o prostą rzecz, jak się czujesz? Ona, wiesz, no to zależy w zasadzie. No. To jest demoniczne. Jak się czujesz? Proste pytanie, proste odpowiedź. Patrz, co się dalej dzieje. Pyta człowieka, co czujesz? Jak myślisz? Jakie jest twoje zdanie? Zobacz, co się dzieje. Kłębki rzeczy w ludziach. Kłębki. A rzeczy są albo tak, albo nie. Co innego jest od złego? Ludzie. On mówi tak. Nie bój się, nie lękaj. Nie bój się, nie lękaj. A ty idziesz gdzieś i towarzyszy tobie odczucie lęku. On powiedział, nie bój się, nie lękaj. I ty mówisz, może to Pan mnie zatrzymuje. Może taki mam dyskomfort, taki niepokój. No bo tak, no bo mówiono mi, że jak jest Boża wola, to towarzyszy temu pokój. Tak uczą. Jak jest Boża wola, to towarzyszy temu pokój. Co Jezus czuł w Getsemane, jak szedł na krzyż zgodny z Bożą wolą? Dramat czuł. Lęk i histerię. Tak? Jakie to ma znaczenie? Co czujesz, jeżeli to jest niezgodne z prawdą? Boję się? Demoniczne. Jestem do uwolnienia. Na dzisiaj psycholodzy odkryli przynajmniej 700 fobii. Tak na dzień dobry. Nie licząc nienazwanych różnych. Rozumiecie? Nie bój się, nie lękaj. Nie bój się, nie lękaj. Mówi, nie bój się, nie lękaj. Możesz się nie bać, nie lękaj. Chcę, żebyś zaczął rozumieć, czym jest prawda. Studiuj jego poglądy. One będą dotyczyły życia Boga, życia twojego, życia środowiska, które jest wokół ciebie. Mówię tak. Kto ze mną nie zbiera, ten rozprasza. A ludzie idą w ekumenie. Człowieku, Janek Cwajka, turysta, jakiś czas temu, jak jeszcze żył, człowieku zrobił w tym, w czym on zrobił? Jan Paweł II, taki ten w Asyżu, spotkanie. Pamiętacie, co on zrobił w tym Asyżu? Nawet się Indianie modlili do swojego Boga o pokój na ziemi. Indianie, muzułmanie, buddyści, wszyscy i Janek z nimi. Spotkanie w Asyżu. Ludzie! Miliony ludzi. Mówi, tak, to trzeba. Tu chodzi o pokój na ziemi. Jaki pokój na ziemi? Jezus mówi, nie przyniosłem tutaj żadnego pokoju na tą ziemię. Nie przyniosłem, żeby rozdzielić w ogóle to wszystko. Pokój, który ja przynoszę, to jest inny pokój niż świat przynosi. To jest inny pokój. To jest pokój z Bogiem, a nie spokój wewnętrzny. To jest pokój z Bogiem, pojednanie człowieka z Bogiem, a nie emocjonalny spokój w środku. Skąd ta głupota? On powiedział, ja przyniosłem miecz, żeby rozdzielić. Kto ze mną nie zbiera, ten rozprasza. Wczoraj głoszę na ulicy i mówię, tylko Jezus. Mówię, przeklinam, mówię, muzułmaństwo i wszelkie inne głupoty. Potem podchodzi do mnie kobieta i mówi, o tam muzułmanie karmią dzieci. Ja mówię, ale co mnie to obchodzi? Ja mówię, Jezus to jest, ona do mnie mówi, ta kobieta, ale Jezus jest miłością. Ja mówię do niej, Jezus jest prawdą, babo. Prawdą. Co mnie, że muzułmanie dzieci karmią? Co mnie obchodzi, że muzułmanie karmią dzieci? Rozumiesz, o co chodzi?
Co to mnie obchodzi, że muzułmanie dzieci karmią? Co to mnie obchodzi? W obozach koncentracyjnych faszyści potrafili robić imprezy, dyskoteki, człowieku, przed pójściem do gazu, tak? Bo mieli taką zajawkę. Trochę dawali więcej jedzenia ludziom i patrzyli jak ostatni, na ostatnie akty radości. Muzułmanie dzieci karmią. Prawda. Przez karmienie dzieci się nie przyprowadza ludzi do Boga. Żeby przyjść do Boga, trzeba się spotkać z Jezusem. Z Jezusem. Dzwoni do mnie człowiek w zeszłym tygodniu. Człowiek, którego przyprowadziłem do Jezusa, został ochrzczony w Duchu Świętym u mnie w domu. Słuchajcie, i on dzwoni do mnie, a mówiłem mu, mówię, zostań ten grajdów, młody chłopak, zostań ten grajdów, gdzie mieszka, przeprowadza się do Warszawy, zacznij żyć. Chcę tam siedzieć z tą rodziną, bezbożną, nie ma żadnego kościoła, nic nie ma. Został. Zgadz. Dzwoni do mnie. Artur, no bo wiesz co, mój tata jest chory. Czy byś mógł się pomodlić o mojego tatę? Ja mówię, to blisko mieszkasz. Mówię, wiesz gdzie masz przyjechać, wsiadaj samochód, przywoź ojca. A na nabożeństwo położymy na niego ręce, uzdrowimy. No wiesz, ale to chodzi o to, żeby tak tata nie wiedział, wiesz, no tak. Ja mówię, ale o czym żeby nie wiedział? No tak, żeby wiesz, no bo tata taki sceptyczny jest. Ja mówię, to niech umrze. Powiedz ci o tej pozdrowienia do Artura Cyryńskiego. Widziałeś kiedykolwiek, żeby Jezus poprosił kogoś, żeby mu się dał uzdrowić? Przepraszam Ciebie bardzo, mówię Cię uzdrowić, jestem Mesjaszem, błagam. Jeden, pokaż mi precedens, jeden. Jezusa, który goni jakiegoś chorego, który inkognito tam się modli, Panie, ja Ojcze się modlę w moim imieniu do Ciebie, żeby ten, co w Ciebie nie wierzy, a mnie olewa, żeby był uzdrowiony. Tak Cię proszę, amen, amen, amen. To jest Jezus! Jezus mówi, przyjdźcie wszyscy do mnie! Przyjdźcie do mnie, kto przyjdzie do mnie, z tego wnętrza popłyną wody rzeki żywej, kto przyjdzie do mnie. On tak mówi, Jezus, on ma takie poglądy, on się nie zmienił, wczoraj, dziś, jutro ten sam, to jest ta sama prawda. Musimy to sobie zakodować, wbić w głowę. Musimy wywalić iluzyjne myślenie o Bogu, kupa jest ściemy dookoła. Twoje życie może być absolutnie zwycięskie. Absolutnie zwycięskie. Do Ojca możesz odejść syty dni z tej ziemi. Rozumiesz? Syty dni. Zostawiając potężną jakby spuściznę duchową po sobie. Możesz być szczęśliwy. Ale warunek jest taki, że będziesz miał prawdę u podstawy. Prawdę. Ludzie mnie przychodzą, pytają takie pytania. Mówi, pastorze, a mogę iść na dyskotekę? Ja mówię, a po co? Bo to jest ważne dla mnie. Mówię, ty mi powiedz, po co? No tak, na dyskotekę. Ale mówi, to idziesz normalnie na dyskotekę, tak? Jesteś narodzony z Bożego Ducha, bo to mnie ciekawi, jako socjologa naprawdę, bo ja socjologię lubię, wiecie? Mówię, i ty na przykład tam idziesz i tam jest muzyka. I ty tak będziesz robił tam, tak? Naprawdę? Nie, no mówię, żartujesz, nie? Tak masz w środku? Masz takie coś w sobie? Zrób mi zdjęcie, mówię. Tak. Albo nagraj film, ja to chcę zobaczyć, mówię, bo to jest po prostu, to trzeba puścić w kościele. Idź na dyskotekę, potem to nagraj i puścimy to w kościele, po prostu, bo to jest po prostu, ja nie wiem. Zagadka po prostu dla mnie. No, że śmiejesz się ze mnie. Ja mówię, nie śmieję się. Chodzi mi o to, czy ty uważasz, że Jezus by tam poszedł się wyginać? Naprawdę tak uważasz? Tak jak go znasz, tak jak go masz w swoim sercu. Czy Jezus by to zrobił? Mówię, wiesz co, Jezus bym pewnie mógł iść na tą dyskotekę i pewnie by poszedł, tylko żeby tam w ogóle zaczął głosić do tych ludzi. U nas się formuje w Warszawie grupa, która od jesieni ma zacząć chodzić po nocnych lokalach. I głosić Ewangelię. Będą głosić w piątek, będą wychodzić w piątek na noc, będą brali pieniądze z kasy kościelnej i będą szli po prostu na dyskoteki, na imprezy, będą głosić tam Chrystusa.
ale nie utu. Rozumiesz, o co chodzi? Przecież żeby tak robić, no to musi być jakiś defekt w przysadce mózgowej. No jak na trzeźwo utu? To trzeba się upić, naćpać, jakoś się zneutralizować. No na trzeźwo naprawdę utu? Co przecież Chryste jedyne. Czy to jest prawda w ogóle? Jak można takie coś w ogóle wziąć i w ogóle myśleć o tym, że to jest nieprawdziwe? Wchodzę kiedyś do jednego domu, do człowieka wierzącego, on mnie bierze ze sobą, proszę ciebie, na strych i mówi, coś ci pokażę. I pokazał mi człowieku ze 20 tysięcy małych samochodzików, takich stało. Mówi, ale mam kolekcję. Ja mówię, ty naprawdę jesteś z tego powodu szczęśliwy, prawda? On mówi, tak. Ja mówię, masz 20 tysięcy, czy tam ileś samochodzików? I to cię naprawdę kręci? Jesteś narodzony z Bożego Ducha i wypełniony Duchem Świętym, jak rozumiem. I to cię kręci? Jaką ty prawdę w tym odnajdujesz, powiedz mi? A to nie mogę, ale możesz mieć 80 tysięcy, to nie o to chodzi. To w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyś zadał sobie proste pytanie, czy to jest prawdziwe? To, co ja mam w głowie. Czy Jezus Chrystus miał 20 tysięcy samochodzików i chodził z nimi daddy, Janek, mam samochodzik, kupiłem Bugatti, rośnie 700 cytrynów, jakieś tam coś. To krytyki nie wytrzymuje. Krytyki. Chcę, żebyś zobaczył prawdę. Prawdę. Ludzie mówią, tak mnie ktoś obraził. Ja mówię, ale skąd masz tę emocję? No wiesz, no obraził mnie, no jak tak mógł? Ja mówię, ale to, jak to cię obraził? No tak, bo mi tak powiedział. Ja mówię, ale to co z tego? No to wiesz, no tak, taką mam emocję. Ja mówię, ale to weź zgrom tą emocję, bo to jest z piekła emocja. Ale tak się czuję. Ja mówię, ale nie obchodzi, jak ty się czujesz. Zobaczcie, to co teraz mówię, to jest w ogóle niehumanitarne, to jest takie w ogóle surowe, ale ja muszę takie rzeczy wam pokazywać, bo to są podstawowe, elementarne prawdy Boże. Jak można wierzyć na przykład, jak się nie gromi w ogóle takich na przykład odczuć, ktoś cię obraził, no co z tego, że ktoś cię obraził? Mnie notorycznie ktoś obraża. Notorycznie, człowieku. Ludzie strony zakładają z obrażaniem. Wymieniają się informacjami od kilku lat, jak mnie lepiej obrazić. Czekam, kiedy powstanie słowniczek wyrazów, jak obrazić tych wulgarnych, mnie. Ostatnio jeden napisał do mnie i mówi, ty jesteś jak ten knur, mówi, z tego, z parku Orwella, mówi, tamtego. Z tym, ty, mówi, rządzisz tam wszystkimi, ty, mówi, knurze. Słuchajcie, jak ja się zacząłem śmiać, Agata mówi, z czego się śmiejesz, mówię, od knurów cię nawiązuję. Ja sobie przypomniałem, jak ja czytałem ten w ogóle tam park zwierzęcy, już nie pamiętam jak się nazywa. Folwar, tak o tym knurze. Mówię, ale numer. Wyobraziłem sobie siebie, wiesz, tylko tego knura głowa moja tam. Co mnie to obchodzi, że on mnie w ogóle od knurów z folwarku Orwella. Przecież ja wiem, kim ja jestem w Chrystusie, rozumiesz? Ja jestem królem, a nie knurem, to jest podobne. Ale nieco się różni. Ja wiem, kim ja jestem. Mnie nie można takich rzeczy zrobić. Rozumiesz? Ja nie wygeneruję z siebie emocji związanych z tym, że ja się załamię tym człowiekiem, że to będzie straszne, że będę myślał o nim. Ja o nim nie myślę. Dla mnie to... Znaczy, czasem myślę. To jest człowiek do uzdrowienia, do uwolnienia. Rozumiesz? No taki człowiek. Rozumiesz? Jezus nie miał żadnego problemu, że go wyzywali od Belzebubów. Co trzeba robić? Trzeba tą prawdę zgłębiać. Potem co trzeba robić? Mówić, Panie Jezu, ja chcę tak jak Ty. To jest pocałunek w usta Boga, kiedy Ty mówisz, że Ty chcesz jak Jezus. Kiedy Ty mówisz do Boga, Panie, ja chcę jak Jezus. Ja chcę takich koncepcji. Ja chcę takich odczuć. Ja chcę takich poglądów. Wymieniam. Boże, użyj wszelkich środków i jakichkolwiek ludzi, żeby wymienić mi wszystko w środku na to, co było w Jezusie. Zrozum. Możesz myśleć kategoriami Jezusa. Śledź kategorię myślową Jezusa.
używaj zwrotów myślowych Jezusa. Używaj. Przyglądaj się, jakie emocje uwalniasz. Jeżeli one nie będą wprost proporcjonalne do emocji Jezusa, rozumiesz, to je w ogóle odrzuć. To jest zło. Związuję każdą demoniczną siłę, która na moich emocjach siedzi, bo to jest chore, że ja tak czuł. Jezus się gniewał na przykład. I to było u Niego normalne. Zablokowałeś swój gniew? To musisz go wzbudzić. Bo gniewać się jest prawdziwe. Gniewać się to jest prawda. Wiesz, co to jest gniew? Jedyna prawidłowa reakcja na niesprawiedliwość. Jak reagujesz na niesprawiedliwość? Olewasz? Tu jest niesprawiedliwość, jaka wiem? Jeśli tak masz, to jesteś zaburzony. Nie jesteś spokojny. Jesteś zaburzony, ponieważ Jezus się gniewał na niesprawiedliwość. Jezus, jak widział niewiarę u ludzi, to się gniewał na to, rozumiecie to? On nie przechodził obojętnie koło niedowiarstwa. On mówił, ile z wami jeszcze będę? Jeszcze wiary nie macie? Jego to poruszało. Jak cię nie porusza niesprawiedliwość, to szukaj Bożego dotknięcia. Bo jest, Panie, ja chcę, żeby mnie poruszała niesprawiedliwość. Ja chcę, żeby we mnie funkcjonował gniew taki jak w Jezusie. Ja chcę tego. Zacznij tego chcieć, zacznij pragnąć. Powiedz, Boże, ja tego chcę. Pokazuję wam przykłady różne. Specjalnie, żebyście zobaczyli, co to znaczy prawda. Prawda jest w Jezusie Chrystusie. Prawdy nie ma poza Jezusem Chrystusem. Za każdym razem, kiedy staję w jakiejś sytuacji, kiedy muszę rozróżnić prawdę od kłamstwa, pierwszą rzeczą, co robię, to biorę na warsztat Jezusa Chrystusa. I mówię, Duchu Święty, objawiaj mi teraz prawdy Chrystusowe w tym temacie. Bo ja nie wiem, jak mam ruszyć w tym temacie. Ja nie mam pojęcia, tylko ja nie mówię do Boga tak, Panie, prowadź mnie w tym. Ja mówię, Duchu Święty, objawia mi prawdy Chrystusowe w tym temacie. Ja nie jestem zainteresowany czymkolwiek innym. Dlaczego? Przeczytajcie sobie mój artykuł kiedyś, jak go napisałem kiedyś, modlitwy przechwytywane przez diabła. Dowiecie się, o czym ja mówię w tym momencie. Modlitwy przechwytywane przez diabła. Modlitwa jest oparta na prawdzie. My nie przychodzimy, nie mówimy, Panie, prowadź. Potem jesteś zdziwiony, gdzie doszedłeś. Bo to nie jest żadna modlitwa. Modlitwa to jest taka, Panie, prowadź mnie w prawdy Chrystusowe w tym temacie. Co ja w ogóle mam tutaj zobaczyć? Co ja tu mam zobaczyć? Panie mój. Ja chcę prawdy w tym. Prawdy, 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 prawdy. Ja chcę wiedzieć, czy to, co ja czuję, w ogóle to, co to jest. Panie, nakieruj mnie, nakieruj, nakieruj, nakieruj. Ostatnią rzeczą to jest poznawanie prawdy. Poznacie prawdę. I to słowo poznacie to jest gnosko. To jest od słowa gnoza. To jest odkrywać, zgłębiać, badać, doświadczać. Aby tak działać, musi być budowana osobista, głęboka relacja z Bogiem. W głębokiej relacji z Bogiem będą ci objawiały prawdy Chrystusowe. To jest niesamowicie proste. Szukam prawd Bożych w obecności Bożej. Rozumiesz? W światłości Twojej pojawia się światłość. Ja nie wchodzę w obecność Bożą, rozumiesz? Nie szukam niczego innego, tylko Jego prawd. Cały Psalm 119 mówi o tym, co przeżywał Dawid w związku z tym zjawiskiem. Mimo, że był martwy duchowo, tak? Ale przez ten psalm Duch Święty prorokuje do nas, tak? W jaki sposób my mamy funkcjonować w poszukiwaniu tej prawdy. On mówi, objaw mi drogi swoje, szukam Ciebie. Rozumiesz, że on ma z nim kontakt, w cudzysłowie, tak? Ale czego on szuka? Prawd Jego. Bo ja nie wiem, Panie. Ludzie, dlaczego wam o tym mówię? Bo my żyjemy jakby w takim potężnym ruchu energetycznym. To się wszystko kręci wokół nas. Nasze myśli, koncepcje nasze.
innych ludzi koncepcje. To wszystko nas przenika. Ludzie mówią, już nie wiem, kogo mam słuchać. Ten nauczyciel taki, tamten taki, tu to, tu tamto, co mam zrobić? Badaj prawdy Chrystusowe, to cię wyprostuje. To cię wyprostuje. Jeżeli, ja dzisiaj to mówiłem, jeżeli w moim życiu nie objawiają się prawdy Chrystusowe w moim głoszeniu i w moim świadectwie, to nie wolno mnie słuchać, bo ja jestem niszczącym w tym momencie hipokrytą. Ale jeżeli do ludzi mówię, ale jeżeli widzisz prawdę Chrystusową w moim życiu, to w ogóle słuchaj mnie. Pokazuję ci tą prawdę. Rozumiecie? Proszę was, badajcie to. Badajcie to zjawisko. Rzecz, pole do badania masz zawężone do Chrystusa. Nigdzie więcej nie szukasz. Nie szukasz nigdzie więcej. Wiecie, że to każdą rzecz możemy tak zrobić? Każdą rzecz. Każdą rzecz. Każdą rzecz. Czy należy tak, czy należy tak? Ja zawsze mówię tak. Weź sobie jakąkolwiek rzecz, jakąkolwiek, doktrynalną, jakąkolwiek, tak? I przefiltruj go przez prawdy Chrystusowe. Przefiltruj. Zobacz, czy w ogóle, jak się to ma do poglądów Chrystusa, do myślenia Chrystusa. Zaznaczam, nie do myślenia Pawłowego, nie do myślenia apostołów, tylko do Chrystusa. To jest bardzo ważne. Ja nie mówię do was teraz o różnego rodzaju wykładniach przez Pawła czy przez innych. To nie o to chodzi. Tam są już wykładnie. Rozumiecie? Są wykładnie i one są dobre. To nie o to chodzi. To są Boże rzeczy. Tylko to są już jakby sytuacje, które są przetrawione w pewnym sensie i to jest jakby objawienie, jakieś objawienie podane wielokrotnie, tak? Objawienie podane. Ale ja was nie zachęcam do studiowania tych rzeczy na tą chwilę. Ja was zachęcam do studiowania Chrystusa, osoby Chrystusa, osoby Chrystusa. To tam zobaczycie jego poglądy, zobaczycie jego koncepcję. W ogóle tak idzie, to jest niesamowite, tak idzie sobie, siedzi w ogóle ten tak zwany Bartymeusz, tak naprawdę to jest syn Tymeusza, on imienia nawet nie ma. Jest Barty, syn Tymeusza, jaki siedzi zaprzony ślepiec przy drodze. Najlepszy numer, że w Grece droga i doktryna to jest jedno słowo. I tam jest napisane, że Jezus idzie drogą. Bo w ogóle jak on mówi, ja jestem droga też, to mówię, ja jestem doktryna, to jest w ogóle, są mocne rzeczy, tak? Ale on idzie tą drogą i on tu siedzi, ten ślepiec, nie? Zobacz, Jezus w ogóle na niego nie zwraca uwagi, on przychodzi, wiesz, bo nie, zauważacie to? Jezus w ogóle, on nie podchodził do nich tam, wiesz, nie, to absolutnie. Tam ich siedzi w ogóle bardzo wielu przy tej drodze. Tam jest wielu ślepców, poranionych, pogiętych, rozumiecie? Jezus nie gada z nimi wcale, to jest niesamowite. Dlaczego on podchodzi, dlaczego jest ta akcja z tym synem Tymeusza? Bo tamten się drze w niebogłosy. Synu Dawida! I się drze! Wiesz, o co chodzi? Aż uczniowie go uciszają, mówi, cicho, uspokój się, mówi, mnie, synu Dawida, zmiłuj się nade mną, siedzi i się drze, tak? Co w nim jest? Potężna determinacja. Tak? Determinacja. Wiecie, co on tam robi przy tej drodze? Wierzy. Siedzi i wierzy. Zgadnijcie, co mu się dzieje. Zwraca uwagę Jezusa. Jezus podchodzi i mówi, co chcesz? Abym przejrzał. Widzicie. Co skłoniło Jezusa? Na co zareagował? Na wiarę. Krótkie pytanie. Czy Bóg reaguje na co innego niż na wiarę? Nie. Jest nieczuły jak kamień. Każda modlitwa pozbawiona wiary. Nadaje się, żeby wsadzić ją w wór. A wór o mur. Taka prawda. Badajcie Chrystusa, proszę was. To jest początek. Ja jestem zafiksowany na Jego osobie. Jestem zafiksowany na Chrystusie.
Ja wiem, co On zrobił dla mnie. Ja wiem, co On zrobił dla całego świata. Mam tak wielkie zrozumienie na dzisiaj tego, że w pewnym sensie mnie to ograniczyło. Ja się do tego zawęziłem. Rozumiecie? Jestem zawężony do tego. Ja się nie bawię w różnego rodzaju jakieś dywagacje o różnych sferach. Mnie to nie interesuje, nie? Nie. Ktoś powie, ale to tak działa, to tak działa. Ja mówię, różne rzeczy dzieją się w rzeczywistości duchowej. Dla mnie rzeczywistością jest Chrystus. Dla mnie. Nie obchodzi mnie co, gdzie i jak. Dla mnie rzeczywistością jest Chrystus. Chrystus. Prawda. Jakaś prawda. Kiedyś przychodzi do mnie człowiek, dwóch zębów nie ma z przodu. Jedynek. Namaszczony ewangelista. Zbierałem ludzi, którzy będą do szpitala chodzić, rozmawiać z ordynatorami i tak dalej, żeby tam można było wchodzić. On przychodzi, ja też pójdę do szpitala. Przecież mówię, ty trybów nie ma z przodu. Mówi, przecież zobacz, jak ty wygląda. Ty uważasz, że ty bez tych trybów z przodu pójdziesz do ordynatora, ustaniesz przed nim. Panie ordynatorze, ja tutaj chcę uzdrawiać chory. Mówię, który człowiek w 2001 roku chodzi bez trybów z przodu? Przecież ktoś nie ma dwóch zębów z przodu, dwóch jedynych, tak? Się kaczy. To jest w ogóle osoba, która nie wzbudza zaufania. A jestem namaszczony. Ja mówię, człowieku, nie masz trybów. Ja mówię, dlaczego nie masz tych zębów? Bo ja wierzę, że mi wyrosną. Posłuchaj, co się dzieje. Ja mówię, jak długo wierzysz o te tryby? No, tam już tyle i tyle. Mówię, musisz wstawić zęby. Nie, bo ja wierzę, że mi wyrosną. Ja mówię, dam ci na zęby, pożyczę ci pieniądze na zęby, wstawisz sobie tryby z przodu, jak ci wyrosną, to wypchną. A przez ten czas przyprowadzisz do Jezusa, to żeby ci dobrze? Patrzy na mnie, dobrze. O co chodzi? Ja znam prawdę Chrystusową. Rozumiesz? Ja znam prawdę Chrystusową. Facet nie ma dwóch trybów z przodu. I gada do mnie. Tak? W XXI wieku, w centrum Europy, że on będzie świadectwem poprzez namaszczenie. Tak? Czy to jest nieprawda? To jest nieprawda, ponieważ Jezus, kiedy żył w tamtych czasach, tak, to funkcjonował zgodnie z systemem tamtych czasów. Skąd ja to wiem? Bo ja badam Chrystusa. Rozumiecie? Badam Chrystusa. Jako badam. Badaj Chrystusa. Przyglądaj mu się. Zobacz, do kogo co mówił. W jakich konfiguracjach. Rozumiesz? Badaj te rzeczy. Nie dziw się, że możesz mieć sprzężenia. Że w jednym miejscu mówi to, a w drugim mówi co innego. Patrz, do kogo mówi, gdzie mówi, w jakich w ogóle sytuacjach. Bo on mówi tam bardzo różne rzeczy. Ale on tam przedstawia serce Boga gdzieś, cały czas. On przedstawia też myśli Boże. On emocje uwalnia takie, jakie uwalnia Bóg. Właśnie takie. Rozumiesz? Właśnie takie. Miał wzgląd na osobę? Nigdy. Bo Bóg nie ma względu na osobę. Czy to jest twoja bliska osoba, czy daleka osoba? Rozumiecie? Ludzie mówią o naszym małżeństwie. My jesteśmy zagadką wiele lat. Jesteśmy naprawdę wspaniałym małżeństwem. To dobre małżeństwo. Słowo honoru, słuchajcie. No, to dobre małżeństwo. I w ogóle zakochuję się w niej coraz bardziej. Mam 46 lat, ona ma 45, ona ma 40 lat. Rozumiesz? Zakochuję się w niej coraz bardziej. Jesteśmy od kiedy skończyła 15 lat. Ludzie mówią, co robicie, jak wy to zrobiliście? Ja mówię, bo mamy prawdę w domu, tak jak prawdę w kościele. My w ogóle ze sobą tak rozmawiamy, wiecie? My w ogóle ze sobą wszędzie tak samo rozmawiamy, tak samo żyjemy, tak samo od siebie wymagamy. Rozumiecie? Czasami byście spojrzeli na nasze małżeństwo, byście powiedział, ale jak wy się zachowujecie? Ja mówię, to jest prawda.
prawda. My siadamy i mówimy sobie prawdę. Ona mija, ja jej. Prawdę. Nie boimy się, że miłości nie będzie. Ta miłość jest i jest coraz większa. Rozumiecie? O miłość nie musisz dbać. Nie daj się ściemnić. O prawdę musisz zadbać. Miłość sobie wyrośnie z tej prawdy. Miłość wystarczy, żeby miała gruncik. Miłość jest jak ziarenko wrzucone w ziemię. Czy śpisz, czy czuwasz, ono rośnie. Ale prawdy musisz szukać, zgłębiać, rozumiesz? Grzebać, ginosko, ginosko, ginosko. Głębiej, bliżej, mocniej, więcej. Nawozić musisz, żeby rosło. To jest prawda. Chcę, żebyście zostali z tą myślą, żebyście sobie te rzeczy przetrawili. Proszę was. Wszystkie inne, dlaczego ja takie coś robię na początku? Bo wszystkie inne nauczania na tym będą nam rosły. Ja potem nie będę wam już powtarzał, na przykład na tych nauczaniach wiary, pewnych rzeczy. W ogóle, ja nie będę. Ja będę tylko mówił do ciebie tak, jaka jest prawda. I ty będziesz musiał to prawdę znać. Ja to, rozumiesz, ja to będę pokazywał potem zasady duchowe, które funkcjonują, tak? Ale ty musisz się zapoznawać z prawdą. Niech modlitwa o coraz głębsze poznawanie prawdy i doświadczanie jej w życiu twoim, w twoim umyśle, emocjach, wszędzie, tak? Stanie się główną modlitwą twojego życia. Bo to będziecie wyswobadzać, bo to będziecie budować, bo to będziecie gruntować. Diabeł nie będzie mógł się w twoim życiu zatrzymać, rozumiesz? Nie będzie mógł się zatrzymać na chwilkę nawet. Nie będzie mógł zaparkować przy twoim życiu. Bo ty będziesz prawdziwy. 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 Jak masz coś do ukrycia, a ujawnisz to, to jesteś wolny. To jest bardzo proste. Jak się nawróciłem, zacząłem mówić swoje świadectwo, powiedziałem wszystko, co robiłem złego w życiu. Powiedziałem, jakie miałem ciągoty, powiedziałem w czym, rozumiesz? Ja w ogóle odciąłem diabłu łeb na dzień dobry. Uwolniłem prawdę. Prawda mnie wyswobodziła. Już nie powiedziałem, wiesz, taki jestem w ogóle, albo inny. Nie powiedziałem, no taki jestem. Robiłem takie rzeczy, miałem takie zajawki w ogóle. Chcesz mnie, to dobrze, nie chcesz, to niedobrze dla ciebie, dla mnie lepiej. Rozumiesz, bo się nie będę spinał. Prawda cię wyswobodzi.